Rozdział pierwszy. Dzisiejsza noc zapowiadała się naprawdę dobrze. Pierwszy raz od niebywale dłużących się tygodni miałam wolny od pracy wieczór, nie uwzględniając niedziel, które były dla mnie chwilą wytchnienia w tej nieustannej gonitwie o zapewnienie sobie lepszego bytu. Jednak koniec końców i tak się w niej pojawiłam. Tyle że po drugiej stronie baru. Kolombo Club mieścił się w Chicago, mieście, do którego przeprowadziłam się niespełna trzy lata temu. Klub miał swój wyjątkowy klimat i stał się moim drugim domem. To w nim spędzałam większość czasu, ponieważ brałam często dodatkowe godziny. Wystarczyło mi na opłaty, ale o mojej marnej sytuacji życiowej może później. Stałam przed wejściem z przyjaciółką, swoją drogą, jedyną, czekając, aż ta w końcu dokończy papierosa i będziemy mogły wejść do środka. Był środek lutego, a dzisiejsza noc była chłodniejsza od poprzednich. Mimo, że miałam na sobie płaszcz, odczuwałam ujemną temperaturę i wcale mi się to nie podobało. Na urodziny zapomnij o torcie, dostaniesz plastry, ogłosiłam obejmując się ramionami, by choć trochę się ogrzać. Niewiele to jednak pomogło. Już gaszę, westchnęła ciężko Kimberly. Klasnęłam dłońmi parę razy, wolniej niż robi się to przy biciu brawa. Połowie wypalonego papierosa opuściła na ziemię i zdeptała butem, zupełnie niepotrzebnie. Pozostałości po śniegu same ugasiłyby żar, co nie zmieniało faktu, że to ona najlepiej powinna była wiedzieć o istnieniu czegoś takiego jak popielniczka, w której powinien wylądować ten cholerny pet. Nie wdawałam się w bezsensowne teraz dyskusje o dbaniu o środowisko i planetę. W końcu i tak ją szlak trafi przez takie drobne, jednak złe nawyki, które to odgrywały najważniejszą rolę. Złapałam kim pod ramię i przeszłyśmy w ten sposób pod samo wejście. Skoczne kawałki, puszczane przez DJ-a, stały się słyszalne. Muzyka skutecznie zachęcała, by znaleźć się w środku i zaznać chwili zapomnienia. Kolejka żądnych zabawy osób była spora, jak co wieczór. Sprawnie udało nam się ją jednak ominąć, przechodząc pod barierkami. Niezdarna przyjaciółka oczywiście musiała zahaczyć nienaturalnie uniesioną nasady czupryną w odcieniu ciemnoblonto-czerwoną, napiętą wstęgę. Dla szatynki tego typu wpadki to żadna nowość. Cześć wam! Przywitał nas znajomy ochroniarz, który dzisiaj pełnił funkcję bramkarza. Właściciel zatrudniał ich sporo. Mogłabym nawet rzec, że na punkcie kontroli miał obsesję. Nie było w tym nic dziwnego. Starał się, aby opinia o tym miejscu pozostawała niezszargana. Ktoś musiał w końcu dbać o selekcję, a co za tym szło, o porządek. Hej, odpowiedziałam z uśmiechem, zatrzymując się, by przybić z bramkarzem żółwika, jak mieliśmy w zwyczaju. Mężczyzna był dużo starszy, jednak młody duchem, za to go lubiłam. Czyżby pierwsze spóźnienie? Spytał, zerkając na podświetlany zegarek na lewym nadgarstku, po czym ponownie przeniósł na mnie podejrzliwe spojrzenie. Nie uwierzysz, ale dzisiaj mam wolne, pochwaliłam się ze śmiechem. Więc czemu nie wygrzewasz się teraz w domu? Spytał, zaskoczony, patrząc na mnie jak na wariatkę. Przecież w nim jestem. Wzniosłam ramiona i wskazałam ręką na budynek. Z twarzy nie schodził mi uśmiech. Uciekam, nie będę cię dłużej zatrzymywać. Pożegnałam się, kiedy straciłam z oczu przyjaciółkę. – Baw się dobrze – życzył na koniec tej krótkiej wymiany zdań. – Jak zawsze – zawołałam, jeszcze zanim zaczęłam schodzić ze schodów. Przy ich końcu dojrzałam Kim. Czekała na mnie zniecierpliwiona. – Kolejnym razem mnie nie poganiaj – skarciła mnie, kiedy tylko stanęłam obok. – Uch, przynajmniej czekałaś w środku i nie marzłaś – odparłam, zabierając się za odpinanie guzików płaszcza. – Postawię ci za to drinka – szturchnęłam ją lekko, z nieschodzącym z twarzy uśmiechem, który odwzajemniła – tak u nas rozwiązywało się z pięcia Alkoholem. Przy barze nie obowiązywała mnie kolejka. To był chyba największy plus pracy tutaj. Dzięki tej uldze oszczędzałam masę czasu, którzy inni tracili, czekając, aż zostaną obsłużeni. Stanęłam na skraju lady, przywołując ręką Davida, który wskoczył dziś na moje miejsce, gotów zaspokajać pragnienie żądnych przygód klientów. Zamówiłam u niego dwa mojito, prosząc, by otworzył na mnie rachunek. Nie chciałam nosić przy sobie portfela, nie miałabym nawet gdzie go schować. Rzeczy zostawiłyśmy za barem, jak zawsze, kiedy przychodziłyśmy się tutaj pobawić. To było najbezpieczniejsze rozwiązanie. Kilka minut później stuknęłyśmy się szkłem i upiłyśmy przez słomkę po sporym łyku alkoholu. Wystarczyło nam kilkanaście minut, by zamówić kolejnego drinka. Później już wlewałyśmy w siebie szoty, jakby to była woda. Humor nam obu od razu się polepszył. Uwielbiałam ten stan lekkiego zamroczenia spowodowanego alkoholem. Byłam odważniejsza, pewniejsza siebie i bardziej chętna zabawy. Bujałyśmy się w rytm muzyki granej przez DJ-a, mając zamiar udać się w końcu na parkiet. Niestety pęcherz nie sługa, rządził się swoimi prawami. Musiałam udać się do łazienki. Kim została przy barze, pilnując naszych napojów? Wróciłam po kilku minutach, zadowolona, że nie natrafiłam na specjalnie duże kolejki w toalecie. Jednak moja radość szybko minęła, kiedy dostrzegłam zauzawione oczy przygnębionej przyjaciółki. Co się stało? Spytałam kompletnie zdezorientowana. Co mogło się wydarzyć w tak krótkim czasie, że doprowadziło ją niemalże do łez? Nic takiego, spuściła wzrok. Nie spodobała mi się jej odpowiedź, ani trochę. Mów, natychmiast, nakazałam, kładąc dłoń na jej ramieniu. Chciałam, żeby wiedziała, że jestem tutaj dla niej. Troszczyłam się o nią. Widok jej takiej łamał mi serce. Po prostu stałam tu, jak stoję. Jakiś chłopak przyszedł zamówić. Powiedział, że zajmuje tylko niepotrzebnie miejsce. Później roześmiał się, że wcale nie jedno, a kilka. Wiesz o co chodzi? Wyżaliła się, a ja słysząc to nie mogłam uwierzyć, że stąpają po ziemi tacy idioci, którzy są w stanie zwrócić się w tak obrzydliwy sposób do kobiety. Nie przejmuj się jakimś palantem, przytuliłam ją. Wyglądasz zajebiście, a on najwyraźniej ma zaburzone postrzeganie piękna. Pocieszałam ją, wkładając jej w dłoń szklankę z alkoholem. Musiała sporo wypić, by o tym zapomnieć. Ja również. Dzięki kłamczucho, odparła z lekkim uśmiechem, mocząc usta w tradycyjnym kubańskim napoju. Kim nie miała figury modelki, to prawda. Może miała lekką nadwagę, ale co z tego? Czuła się ze sobą dobrze i nie miała potrzeby zmuszać się do żadnych diet i ćwiczeń. Jednak usłyszenie czegoś tak okropnego mogło zaburzyć akceptację siebie. Po opróżnieniu zawartości szklanek udałyśmy się tanecznym krokiem na parkiet. Jednak nie zabawiłyśmy na nim zbyt długo. Biała koszula, wysoki, tańczy z blondynką. To on mnie obraził. Nachyliła się nad moim ramieniem, wskazując dyskretnie. Musiałam coś z tym zrobić, wiedząc już, kto ją tak potraktował. Należało mu się. Zdawałam sobie sprawę, że Kimberly zapewne powstrzymałaby mnie przed wymierzeniem sprawiedliwości w jej sprawie, dlatego nic jej nie powiedziałam. Po prostu weszłam w tłum, odszukując wzrokiem owego palanta, z którym przyjdzie mi się rozprawić. Kiedy już miałam go przed sobą, po ówczesnym przedarciu się do niego przez tańczące osoby, bez wahania poklepałam go po ramieniu. Wszystko po to, by zaszczycił mnie swoim spojrzeniem. Nie byłam w tym delikatna. Poskutkowało, ale niekoniecznie tak, jakbym sobie tego życzyła. Chłopak spojrzał na mnie przez ramię. Tylko i aż tyle. Powrócił do rozmowy z jakąś naiwną, ewidentnie dziewczyną, którą byłam pewna właśnie bajerował. Przez tę krótką chwilę zdążyłam jednak dojrzeć kolor jego oczu, zieleń. Ten niebywały odcień miałam okazję oglądać po raz pierwszy i miejmy nadzieję, ostatni. Kiedy ułożył dłoń na jej szyi, wzięłam głęboki oddech. Podniósł mi ciśnienie, potraktował jak powietrze, zignorował. Mnie się tego nie robi, nie w ten sposób. Wykorzystałam moment, przechodząc pod jego wyciągniętą ku niej ręką. Wyrosłam mu dosłownie przed twarzą, odcinając widok na niższą ode mnie blondynkę, która oburzona kierowała w moją stronę jakieś obraźliwe hasła. Przemilczałam to. Dziewczyna odeszła zirytowana. Przeszkodziła mi mi, jakoś nie czułam się z tym źle, wręcz przeciwnie. Zielonooki brunet patrzył na mnie z uniesioną brwią i kpiącym wyrazem twarzy, czekając na mój ruch jakikolwiek. Pod wpływem jego intensywnego spojrzenia poczułam się mniej pewnie. Jednak musiałam dokończyć to, co zaczęłam. Nie mogłam spuścić wzroku czy głowy. Nie mogłam teraz odejść. Ktoś musiał uświadomić mu, jakim był dupkiem, choć wnosząc po jego minie, doskonale o tym wiedział. Chciałam tylko powiedzieć. Zaczęłam, by jak najszybciej mieć to za sobą. Nie chciałam, by z każdą sekundą, po kawałku, obdzierał mnie z pewności siebie, co, trzeba przyznać, wychodziło mu jak mało komu. Nie obchodzi mnie, co masz do powiedzenia. Trącił mi się w zdanie, czego nie znosiłam. Jego lekceważący ton i wysokie mniemanie o sobie sprawiły, że zacisnęłam piąstki w nerwach. Uniosłam wyzywająco brwi. Wyprowadził mnie z równowagi i to w ciągu kilkunastu sekund. To jakiś rekord. A powinno, wytknęłam zła jakosa. To, jak potraktowałeś moją przyjaciółkę, przy barze, było cholernie podłe. Nie jesteś za młoda na przekleństwa? Pytał z uśmiechem na twarzy, szydząc ze mnie. Nie wspominając o tym, że sam wyglądał na niewiele starszego, a ty za głupi, by wiedzieć, jak powinno się zachowywać? odburknęłam, układając usta w wąską linię. Ani na moment nie oderwałam oczu od jego twarzy. Nie chciałam, by wiedział, jak słaba się staje. Powinieneś przeprosić. Kątem oka dostrzegłam, jak machnął do kogoś ręką. Nie do konkretnej osoby, po prostu w tłum. Nawet nie spojrzał w tamtą stronę. Natychmiast dowiedziałam się, po co to zrobił. Nie powinno ci tutaj być. Obok mnie pojawił się mężczyzna. Po chwili dołączył do niego kolejny. Byli ubrani dosyć elegancko, jak na kogoś, kto miałby pełnić funkcję ochrony, bo za takowych ich wzięłam. Jednak kim musiałby być ten arogant, by mieć pod sobą ludzi? Właśnie, że jestem dokładnie tu, gdzie być powinnam, odpowiedziałam, nie siląc się na miły ton. Olałam ich, co nie wyszło mi na dobre. A tobie, wytknęłam w jego stronę palec, który wbiłam w jego tors w miejsce mostku, życzę wszystkiego najgorszego. Dopowiedziałam z takim samym szyderczym uśmieszkiem, jakim on raczył mnie od początku. Jednak ten nie utrzymał się zbyt długo. Zaraz po tym, jak tylko go tknęłam, jeden z wcześniej wymienionych mężczyzn objął mnie mocno od tyłu i uniósł kilkanaście centymetrów nad ziemię. Zaczęłam wierzgać w jego ramionach, próbując uwolnić się od obcego, obrzydliwego dotyku. Byłam pewna, że moje ręce na zajutrz pokryte będą siniakami, a to wszystko przez niego. — Puść mnie! — wokół nas zrobiło się miejsce. Każdy patrzył w naszą stronę, a ja nadal sama walczyłam o przestrzeń osobistą, której nikt nie miał prawa mi ograniczać. Potrzebowałam pomocy, od której każdy stronił, pieprzone tchórze. Jakby tego było mało, musiałam wyglądać teraz cholernie głupio. Wyszłam na jakąś wariatkę przed wypełnionym po brzegi klubem. Kiedy umieśniony mężczyzna odszedł ze mną na kilka kroków, praktycznie mnie niosąc, pomimo kilku kopniaków, jakie udało mi się mu sprzedać, podbiegła do nas ochrona dyskoteki. Z tymi ludźmi miałam styczność na co dzień. Od razu wyswobodzili mnie z jego objęć, chowając mnie za swoimi równie dobrze zbudowanymi sylwetkami. Odetchnęłam z ulgą, nie do końca rozumiejąc, co się właściwie stało. Pracownicy klubu zamienili kilka zdań z nieczułymi elegancikami. Ich rozmowa zaczęła się niezwykle gorączkowo. Byłam pewna, że skończy się bójką, ale o dziwo tak się nie stało. Na koniec, słysząc przeprosiny, i to nie od strony, która przeprosić powinna, rozszerzyłam oczy, kiwając głową w niedowierzaniu. Powinnaś przeprosić, dołączył do nas brunet, zakasując sobie rękawy koszuli, jak gdyby nigdy nic i spoglądając na mnie co chwilę. Ja mam przepraszać? Twoje niedoczekanie, Dubku! odwróciłam się na pięcie, zamierzając porządnie się napić i opowiedzieć czym prędzej tę popieprzoną sytuację, kim, której jak na złość nie mogłam odnaleźć wzrokiem. W drodze do baru nie zapomniałam o podniesieniu ręki i wytknięciu środkowego palca. Byłam pewna, że chłopak zobaczył ten przeznaczony dla jego oczu gest. Jego spojrzenie czułam na sobie, dopóty nie wmieszałam się w tłum i nie zniknęłam z zasięgu jego wzroku. Nie zamawiałam tego, przerwałam rozmowę z przyjaciółką, by uświadomić Davidowi, że zwyczajnie się pomylił. Ty nie, ale on tak. Niczego nieświadomy barman z uśmiechem wskazał palcem na jeden z boksów. Przeniosłam w to miejsce swoje spojrzenie i natrafiłam na tego dupka, który nasłał na mnie przed godziną swoich ludzi. Myślałam, że śnię, że trwa mój najgorszy koszmar, z którego nie potrafię się obudzić. Co za tupet mruknęłam sama do siebie. Bezczelny kim również była zniesmaczona jego zachowaniem, każdy by był, zasłużył na to, by moja dłoń spotkała się z jego policzkiem. Mówiłam to wszystko, wciąż na niego patrząc. Chyba jednak niepotrzebnie, czyżbym wywołała tym wilka z lasu? Kiedy wstał z miejsca, uwalniając się od tych wszystkich panienek, jakimi do tej pory był otoczony, przełknęłam ślinę. Zmierzał w naszą stronę, i do ostatniego jego kroku miałam nadzieję, że zmieni kierunek. Tymczasem brunet o niezwykłych oczach, krótkim, zadbanym zaroście, w białej koszuli i okropnej osobowości, stanął naprzeciwko. Co z tobą jest nie tak? Spytałam, marszcząc brwi, zapowiedzenie prawdy, twoja ochrona próbowała się mnie pozbyć. Tymczasem, ty teraz przychodzisz tutaj, wcześniej postawiwszy mi drinka. Roześmiał się na moje słowa, a ja na ten gest po prostu odwróciłam się w stronę baru plecami do niego. Miałam dosyć przygód na dzisiaj. Zbyt wiele nerwów mnie to kosztowało. Nie miałam zamiaru psuć sobie zdrowia przez takiego kretyna. Skończyłam z nim rozmawiać. Jednak najwyraźniej on nie skończył rozmawiać ze mną. Miałem cichą nadzieję, że się nim udławisz. Nachylił się nad moim ramieniem i wypowiedział te słowa wprost do mojego ucha. Był rozbawiony. Mnie za to nie było do śmiechu, ani trochę. Stwierdziłam, że ten osobnik nie mógł być normalny. Nie miałam zamiaru się z nim użerać ani więcej go słuchać, dlatego, nie czekając dłużej, złapałam za owego drinka i szybkim ruchem wylałam zawartość szklanki na jego twarz, z której zszedł ten pieprzony uśmieszek. W końcu. Zeszłam z wysokiego krzesła barowego, po czym zostałam pociągnięta za łokieć do wyjścia przez przestraszoną tym zajściem przyjaciółkę. Wyrwałam się jej, pozostając w miejscu, w którym wcześniej siedziałam. — Już nie masz tyle do powiedzenia? — grałam odważną, choć bałam się tego, że zwyczajnie da mi w twarz. On albo jego ludzie, których się spodziewałam. Nie znałam go, a co za tym szło, nie wiedziałam, czy byłby do tego zdolny. Zdolny do uderzenia kobiety. Jego cynizm przemawiał jednak za tym, że prawdopodobieństwo tego, że potrzebny mi dzisiaj będzie lód, było niezwykle wysokie. Chłopak przetarł dłonią twarz, skupiając się na oczach, które musiały go teraz piec. I dobrze, sam był sobie winien. — I co narobiłaś? — spytał oschle. Głos mu drżał, zapewne z nerwów. Wzdrygnęłam się na ten ton. — Nic, z czego nie byłabym dumna. Prychnęłam, grając dalej. Jego ochrona pojawiła się nagle, zupełnie jak poprzednim razem. Jeszcze do końca do nas nie dotarli, a już gromili mnie wzrokiem, zmierzając ku mnie z wyciągniętymi łapami. Ku mojemu zdziwieniu brunet wystawił dłoń, powstrzymując ich przed kolejną napaścią na moją osobę. Cóż za gest. Pierwsza rzecz, którą zrobił dobrze. Odwołał tych swoich osiłków i postanowił załatwić tę sprawę sam. Ktoś w twoim wychowaniu najwidoczniej pominął etap kultury i manier. Stwierdził, nie przejmując się nagle brudną koszulą i tym, że dosłownie z niego kapało. Liczyło się kazanie, choć raczej to on powinien je od kogoś usłyszeć. Spójrz najpierw na siebie. Jesteś zapatrzonym w siebie egoistą, nikim więcej. Traktujesz ludzi, jakby nimi nie byli, a jeśli ktoś przejmie pałeczkę i zwróci się do ciebie w ten sam sposób, to kryjesz się za tymi tutaj. Wskazałam palcem na ochronę, czekającą na jego skinienie. Chyba nie zdajesz sobie sprawy, z kim rozmawiasz i jakim tonem to robisz. Przemawiał przez niego narcyzm. Cóż za cudowna mieszanka. Doskonale wiem, z kim mam tę nieprzyjemność. Już wcześniej cię nim nazwałam. Nie interesuje mnie, jakie zajmujesz stanowisko i ile masz zer na koncie. Wystarczy mi to, co sobą reprezentujesz, kompletne dno. Zdawałam sobie sprawę, że moje wypowiedzi nie były podobne do tego, jak wyrażałam się na co dzień, ale przy nim obelki same cisnęły mi się na usta. Byłam cholernie wkurzona, za to on jakby był pod wrażeniem. Uśmiechał się w dziwny sposób, jakby nie biorąc do siebie moich pyskówek. Czyżby nikt wcześniej nie odważył się uświadomić mu prawdy o nim? Za to mnie interesuje, na jakim jesteś stanowisku, a raczej byłaś, odparł, wznosząc ramiona z obojętnością wymalowaną na twarzy. Rozszerzyłam oczy na jego słowa. Żartował sobie ze mnie czy mówił to na poważnie. Pytaniom, jakie pojawiły się w mojej głowie, nie było końca. Słucham? Spytałam kompletnie zezorientowana. Dobrze słyszałaś, szej, puścił mi oczko, odwracając się tak po prostu. Odszedł. Zanim w ślad udali się jego ochroniarze, nie było szans, bym się do niego przedostała i wyjaśniła tę sytuację. To, co wydarzyło się przed momentem, wpędziło mnie w jakiegoś rodzaju strach. Fakt, że kompletnie obcy dla mnie facet znał moje imię, był nieco przerażający, nie wspominając już o tym, że najprawdopodobniej załatwił dla mnie wypowiedzenie. O ile można było wierzyć mu na słowo, sama już nie wiedziałam, co mam o tym myśleć. To była jakaś popieprzona sytuacja, a wszystko przez to, że broniłam przyjaciółki, którą obraził. Nie przejmuj się, Karl, w życiu się ciebie nie pozbędzie. Jesteś dobrym pracownikiem. Pocieszała mnie kim już od kilkunastu minut. Mówiła o moim szefie, właścicielu dyskoteki, w której naprawdę lubiłam pracować. Wydawało mi się, że czuła się winna. Zupełnie niepotrzebnie. Wiedziałam, co robię. Teraz przyszło mi płacić za swój zaskakująco wybuchowy charakter, który obudził się we mnie najwyraźniej dzisiaj. Nie wiesz tego, ten typ najwidoczniej jest kimś ważnym, skoro ma ochronę. Mógł rozmawiać z Karlem, nagadać mu na mnie, przekupić go. Zamartwiałam się, bo jeśli straciłabym tę pracę, to byłoby ze mną kiepsko. Utrzymywałam się sama, wynajmowałam mieszkanie, za które płaciłam krocie, choć jego standard był naprawdę niski. Kocham cię, Chicago. Nie miałam żadnej deski ratunku. Kim nie była wypłacalna, nie poratowałaby mnie. Żyła od wypłaty do wypłaty, zupełnie jak ja, choć to jej zdarzało się pożyczać ode mnie niewielkie sumy pod koniec słabszego tygodnia. Spytaj Davida. Zamawiał u niego drinka dla ciebie, może mu coś wspominał. Przyjaciółka zamiast dalej starać się mnie pocieszać, co kompletnie jej nie wychodziło, wpadła na genialny pomysł. Dlaczego ja wcześniej o tym nie pomyślałam? Nie wpuszczą mnie do środka. Zauważyłam, odpychając się od muru, o który do tej pory się opierałam w oczekiwaniu na taksówkę. Ów tajemniczy dupek, którego imienia nie znałam i chyba nie chciałam poznać, załatwił nam na dzisiejszą noc zakaz wstępu do klubu. Podobno chciał pobawić się w spokoju, a ja rzekomo miałabym ten spokój zakłócać. Bretnie, to on do mnie podszedł, za drugim razem, ale jednak. Od czego są telefony? Westchnęła Kim, przewracając oczami. Strugi światła latarni padały na jej okrągłą twarz, przez co zdołałam dojrzeć irytujący tik w jej wykonaniu. Wątpię, że odpiszę. Jest taki ruch, że nie ma mowy o wyjęciu go z kieszeni, a co dopiero o odebraniu połączenia czy odpisaniu na wiadomość. Tłumaczyłam, rozglądając się za taryfą, która lada chwila powinna się zjawić i odwieźć nas do domów. Marzyłam o kąpieli i swoim łóżku. To odpiszę po pracy. Dowiesz się przynajmniej, na czym stoisz przed swoją zmianą. Poradziła trafnie. Musiałam spróbować się czegoś dowiedzieć. Przynajmniej będę miała czas na przygotowanie jakichś porządnych argumentów przed rozmową z szefem w sprawie mojego zwolnienia. Już, już, odmruknęłam, wyjmując telefon z torebki. Wybrałam numer Davida, pod który wysłałam wiadomość. David, mam ważną sprawę. Ten facet, który postawił mi drinka, którego nim oblałam, mówił coś może na mój temat? Wypytywał? Cokolwiek? Każda informacja jest dla mnie na wagę złota. To ty powiedziałeś mu, jak się nazywam? Telefon schowałam z powrotem do torebki, nie licząc na szybką odpowiedź. Czas uzbroić się w cierpliwość. Chodźmy bliżej ulicy. Tutaj kierowca nas nie zauważy i będziemy tak tkwić do rana. Poleciłam, coraz bardziej odczuwając zimno. Chciałam już lato. Przyjemne ciepło, wystawianie twarzy do słońca, długie dni, wieczory na balkonie z książką i herbatą. Proszę. Chociaż wiosnę. Jakaś taksówka stoi pod klubem. Chodź szybko. Kim ruszyła przed siebie szybkim krokiem. Ledwie za nią nadążałam. Ja byłam na obcasach, ona na płaskim. Stąd mój lekki poślizg. Po uzgodnieniu z kierowcą tego, czy to aby na pewno nasz kurs, wsiadłyśmy do samochodu, a przyjemne ciepło buchnęło na nasze wychłodzone ciała. Namiastka lata, o które chwilę wcześniej prosiłam. Chociaż tyle. Dziękuję. Cała piętnastominutowa droga minęła w ciszy. W tle grało radio, a ja miałam czas na przemyślenia. Nie trudno się domyślić, co, a raczej kto, zajmował nieustannie moje myśli. Brunet z tak wielkim ego, z jakim się jeszcze nie spotkałam, a poznałam już wiele osób, odkąd stąpam po ziemi. Jubileusz ćwierćwiecza za mną. Obchodziłam go w styczniu, dwunastego. Miał w sobie coś takiego, co wzbudzało tyle emocji w człowieku. Szkoda tylko, że tych negatywnych. Gdyby tylko miał inny charakter, sposób bycia, mógłby być śmiało kandydatem na męża. Musiałam przyznać, że był cholernie przystojny w moim typie. Szkoda tylko, że uroda nie poszła w jego przypadku w parze z osobowością. Jednego dnia bym z nim nie wytrzymała, chyba że cały by przespał. Zanim wyszłam z taksówki, wygrzebałam drobne z portfela i przekazałam je kim, która jechała dalej. Jej mieszkanie mieściło się w Lakeview, okolicy o wiele ładniejszej od mojej. Minusem mieszkania tam było jedynie to, że dojazd do centrum zajmował pół godziny. W godzinach szczytu nawet nie wspomnę. Po krótkim pożegnaniu z przyjaciółką i kierowcą, któremu też grzecznie podziękowałam, opuściłam pojazd, a chwilę później straciłam go z oczu. Wygrzebałam z torebki klucze, po czym ruszyłam pod niewielką kamienicę, w której mieścił się na pierwszym piętrze mój skromny azyl. Od razu po wejściu do mieszkania udałam się do łazienki, by skorzystać z toalety. Po tych wszystkich drinkach, które wypiłam, nie było dziwne to, że ledwie zdążyłam. Odkręciłam przy okazji kurek z ciepłą wodą, by ta napuszczała się już do wanny w czasie, kiedy zmywałam makijaż. Po kąpieli, wygrzana i pachnąca, ubrałam się w piżamę, rozczesałam włosy, wskoczyłam do łóżka i przykryłam się kołdrą pod samą szyję. Kiedy uświadomiłam sobie, że telefon wciąż znajduje się w torebce na szafce z butami w holu, przeklełam pod nosem. Musiałam ruszyć tyłek z łóżka i po niego pójść. Wciąż nie otrzymałam wiadomości zwrotnej od Davida, na co westchnęłam. Było w pół do drugiej. Do końca jego zmiany zostały jakieś trzy godziny. Nie miałam zamiaru tyle czekać. Zabrałam małą butelkę wody z kuchni i wraz z nią udałam się do sypialni, w której ustawiłam sobie budzik, po czym niemalże od razu zasnęłam. Te ostatnie godziny naprawdę mnie wymęczyły. Z rana, dokładnie o ósmej, uchyliłam powieki, by odszukać wzrokiem telefon i wyłączyć w nim narastający, irytujący alarm. Dostrzegając powiadomienie o wiadomości, od razu się rozbudziłam, ciekawa jej treści była od Davida. Pytał tylko, czy wiem jak ci na imię, więc mu powiedziałem. Wiem, że nie powinienem, ale z drugiej strony to tylko imię, a nie numer telefonu czy adres. Wyglądał na porządnego gościa. Nie odpisałam. Chłopak zapewne jeszcze spał i nie chciałam go budzić. Dalej nie miałam pojęcia czego powinnam się spodziewać dzisiaj w pracy. Pozostało mi tylko pójść do Kolombo i się przekonać. Zanim wygramoliłam się z łóżka, sprawdziłam moje social media, które jak zwykle pochłaniały jedynie mój czas, nie wnosząc nic do mojego życia. No może z wyjątkiem kompleksów, jakich się przez nie nabawiłam. Nie miałam zbyt wielu znajomych, więc nie miałam też żadnych oczekujących powiadomień. Nie wiedzieć czemu wciąż odwlekałam usunięcie z portali społecznościowych swojego profilu. Do piętnastej, o której musiałam wychodzić na autobus, miałam jeszcze sporo czasu. Spożytkowałam go w większości na oglądaniu telewizji, ogarnięciu mieszkania, zjedzeniu odgrzewanego obiadu z wczoraj i doprowadzeniu się do porządku. W klubie musiałam się jakoś prezentować, a co za tym szło, moja cera cierpiała pod pełnym makijażem nakładanym każdego dnia. Dzisiaj sobota. W klubie zapewne będzie masa ludzi, a kolejki przy barze nie będą miały końca, jak co tydzień. Byłam przyzwyczajona do takiego ruchu, w końcu mierzyłam się z nim już od dwóch lat. Nowym pracownikom trudno się było zaaklimatyzować. Często rezygnowali po kilku dniach. Nie wiem na co liczyli, idąc na rozmowę kwalifikacyjną. Colombo był jednym z najbardziej obleganych i najmodniejszych klubów w Chicago. Prace w nim albo się kochało, albo nienawidziło. W autobusie, jadąc do centrum, wymieniałam sms -y z Kim, która obijała się za ladą recepcji hotelu Pacific. To miejsce pławiło się w luksusie. Miała ogromne szczęście, kiedy została tam przyjęta. Jednak nie doceniała tej pracy. Możliwe, że przez to, że swoje wysokie wypłaty musiała przeznaczać na spłatę kredytu, który wzięła na kupno mieszkania. Na wydatki nie zostawało jej już zbyt wiele. Tyle wręcz co nic. Wysiadłam po 20 minutach na przystanku nieopodal klubu. Przez całą drogę do pracy modliłam się o to, by wszystko zostało po staremu, a o incydencie z nocy nie dowiedział się mój szef. Schodząc po schodach, czułam się, jakbym szła na ścięcie, cała się trzęsłam. Nie wiedziałam, czy było to spowodowane zimnem, czy nerwami. Za barkiem stał już David, polerując szkło przed otwarciem. Pragnęłam, by ktoś w końcu wynalazł sprzęt, który by nas w tym wyręczył. Nie znosiłam tego, jak chyba każdy, kto musiał to robić. Jak dużo tego jest? Spytałam markotnie, pozbywając się płaszcza. Już niewiele, posłał mi pokrzepiający uśmiech. Podniosłam ladę, by dostać się do chłopaka i ucałować jego policzek na przywitanie. Między nami nie było żadnej przyjaźni. Nie zwierzaliśmy się za swoich prywatnych spraw, po prostu utrzymywaliśmy dobre relacje, by ułatwić sobie pracę. Co nie zmieniało faktu, że go lubiłam, był w porządku. A zaraz ci pomogę, oznajmiłam. Wiesz może, czy jest karl? spytałam, starając się ukryć swoje poddenerwowanie. Jeśli idziesz po podwyżkę, to idę z tobą, rzucił roześmianym tonem. Przyszedł niedawno, jest w swoim biurze. Westchnęłam. Liczyłam, że go nie zastanę. Choć może dobrze się stało, że pojawił się w klubie. Przynajmniej szybciej będę miała to za sobą i oszczędzę sobie kolejnych dni w nerwach. Udałam się na zaplecze, gdzie odwiesiłam płaszcz, sprawdziłam jeszcze telefon i włożyłam go do torebki, którą położyłam w przypadkowym miejscu. Upiłam włosy w wysokiego kucyka, by mi nie przeszkadzały i przejrzałam się jeszcze tylko na szybko w lustrze. Za barem nastawiłam wodę w czajniku, by zalać sobie herbatę, jak miałam w zwyczaju, podczas zimowych dni i następnie wzięłam się do pracy. Podczas polerowania szkła, nad czym się potwornie irytowałam, kolega z pracy zagaił rozmowę. Nieźle wczoraj od ciebie oberwał, spojrzał na mnie rozbawiony. Mnie nie było do śmiechu. Zasłużył. Wzruszyłam ramionami, wytknął kim jej wagę, a później nasłał na mnie ochronę. Ochronę klubu? spytał zdezorientowany. Nie, swoją. Skrzywiłam się na tamto wspomnienie i ich obrzydliwy dotyk. Żartujesz? To kim on właściwie jest? pytał z podziwem, na co zgromiłam go wzrokiem. Bo ja wiem, odłożyłam kolejną gotową szklankę na tacę. Przedsięgnięciem po następną powstrzymał mnie czajnik, który wydał z siebie charakterystyczny dźwięk. Odwróciłam się, by zajrzeć, czy aby na pewno woda się zagotowała. Czerwona lampka przestała się palić, więc podeszłam do urządzenia i zalałam sobie torebkę owocowej herbaty. — Zalać ci coś? — spytałam, zanim odłożyłam elektryczny sprzęt na miejsce. — Nie, ledwo co dopiłem kawę. — podziękował. Podczas monotonnego polerowania, przy której z pierwszych szklanek skaleczyłam się w palec. Kolin spękła mi w dłoni. Zaklełam pod nosem, od razu kierując się pod kran, gdzie obmyłam ranę zimną wodą. W tym czasie David poszedł po apteczkę na zaplecze i opatrzył mi kciuk. Piekło jak cholera, kiedy przyłożył mi do przeciętego miejsca nasączoną czymś gazę. Była zdzielna. Pochwalił niczym pediatra swoich małych pacjentów. Przewróciłam oczami z uśmiechem. Chciałam zabrać się za kontynuowanie usuwania zacieków z tych przeklętych szklanek, ale chłopak mnie przed tym powstrzymał. Zostaw to nowej. Miał na myśli Eni, która zatrudniła się kilka dni temu. Wydrukuje raporty. Podzieliłam się z nim zamiarami, przechodząc do jednej z kilku kas fiskalnych. Wydrukowane, posłał mi Szelmowski uśmiech. Możesz sprawdzić stan alkoholi, polecił. Z przyjemnością, odpowiedziałam sarkastycznie. Jednak to zajęcie było dla mnie zdecydowanie lepszą opcją od poprzedniego. Wyjęłam z szuflady odpowiednią broszurę i długopis, po czym dobrą godzinę spędziłam na liczeniu niekończących się butelek i przekładaniu tych, które nie były na swoim miejscu. W międzyczasie nasze grono powiększyło się o kilku barmanów. Do otwarcia klubu zostało pół godziny. Przyszedł Karl, który przywitał nas wszystkich z entuzjazmem, nie zwracając na mnie szczególnej uwagi. David przekazał mu raporty, a ja stan alkoholi. Odebrał od nas dokumenty, udając się z nimi do wyjścia. Dopóty się nie pożegnał i nie zniknął mi z oczu, stałam tam w strachu, odetchnęłam z ogromną ulgą. Piłam herbatę, bo zaschło mi w kardle. Umyłam po sobie kubek i odłożyłam go na swoje miejsce, by nie stał na widoku. Przetarłaś Loże? spytałam nową, która zajęta była stukaniem w ekran telefonu. Tak, wszystko gotowe, odpowiedziała, nie obdarzając mnie nawet krótkim spojrzeniem. Olałam to, byle zrobiła to, co do niej należało. Nie chciałam później obrywać po pensji przez czyjeś niedbalstwo. Wolałam się upewnić. Dzisiejsza zmiana przebiegała zwyczajnie. Godzina za godziną szybko upływały przez ciągły natłok klientów. Wpadłam w rytm, starając się jak najszybciej każdego obsłużyć. Czas tutaj grał rolę. Klienci doceniali nasze starania i zostawiali napiwki. Niekiedy trafiały się całkiem spore. Warto było się sprężać. Po zmianie zawsze dzieliliśmy się tym, co udało nam się zebrać. Stanowiliśmy drużynę. Po dziesięciu godzinach pracy, jakoś po drugiej w nocy, opuściłam klub. Przyszło mi chwilę przed nim czekać na taksówkę, którą zamówiłam, gdy byłam jeszcze w środku. Moje nogi błagały o odpoczynek. Usiadłam więc na pobliskim murku, wyjmując z torebki telefon. Weszłam w wiadomości, gdzie zobaczyłam jedną nieprzeczytaną była od kim. Zgadnij, kogo widziałam w hotelu. Marszczyłam brwi nie wiedząc, o kogo może jej chodzić. Po tylu godzinach tak wymagającej pracy, o tak późnej porze, nie było mowy o logicznym myśleniu z mojej strony. Nie miałam też ochoty na bawienie się w jakieś podchody. Padałam na twarz. Nie wiem, oświeć mnie. Chwilę później otrzymałam odpowiedź. Tego palanta z wczoraj przyszedł do kogoś. Sprawdzałam już nawet księgę gości, ale nadal nic. Musiałabym każdego odwiedzającego wpisywać na Facebooku. Za dużo roboty. To w ogóle nie było nam potrzebne jego imię i nazwisko. Chciałam o nim zapomnieć, kim również powinna. Niech on sobie żyje swoim życiem, z dala od nas. Daj spokój, jeszcze stracisz przez niego pracę. Istnieje coś takiego jak ochrona danych osobowych. Pouczyłam ją. Wystarczyło, że mnie się upiekło. Racja, a jak u ciebie? Nadal na stanowisku, czy już otrzymałaś status bezrobotnej? Westchnęłam ciężko, zdając sobie sprawę ze szczęścia, jakie miałam. Mam tę pracę. Karl nic nie wspominał o wczorajszym zajściu. Wygląda na to, że do niego nie dotarło. Na szczęście. Niemalże od razu otrzymałam odpowiedź. Kim była w pracy, musiała mieć naprawdę dużo na głowie, skoro siedziała non-stop z nosem w telefonie. Mówiłam, żebyś nadaremno się nie przejmowała. Łatwo było mówić. Wiesz dobrze, że te pieniądze mnie urządzają. Bez nich skończyłabym przy Occidental Park z innymi bezdomnymi. Przygarnęłabym cię i wspólnie chodziłybyśmy po śmietnikach. Uśmiechnęłam się sama do siebie, czytając tę wiadomość. Nie ma to jak prawdziwa przyjaciółka. Miło z twojej strony, zapamiętam. Schowałam telefon dopiero, kiedy oznakowany samochód podjechał pod klub. Najprawdopodobniej to po mnie, taksówka. Zasnęłam w drodze powrotnej. Kierowca musiał mnie budzić. Półprzytomna wcisnęłam mu do ręki banknot, nie patrząc nawet na jego nominał, po czym wysiadłam, nie chcąc dłużej go zatrzymywać. Nie wołał za mną, więc uznałam, że powinno mu wystarczyć. Dopiero na zajutrz przy kasie w supermarkecie zorientowałam się, że 50 dolarów z napiwków z wczorajszej nocy zniknęło z mojego portfela. Za to dwadzieścia, jakie miałam przeznaczyć na taksówkę, dalej w nim było. Musiałam odłożyć połowę produktów, które wrzuciłam do koszyka, mylnie przekonana, że mogłam sobie na nie pozwolić dzięki dodatkowi z pracy. Najadłam się tylko wstydu przed kasierką i klientami. Jeszcze nigdy tak szybko nie opuściłam sklepu. Miałam ochotę zapaść się pod ziemię. Witajcie w moim świecie Shaylin Johnson. Rozdział drugi. Pomimo nieciekawej sytuacji w sklepie, cieszyłam się tym dniem. W końcu była niedziela, jedyny dzień wolny w tygodniu. Puściłam w zapomnienie te ponad 30 dolarów napiwku, jakie zostawiłam kierowcy taksówki przez przypadek. Zwykle koszt kursu zaokrąglałam do pełnej kwoty. Byłam świadoma tego, jak nawet niewielkie sumy są w stanie ratować komuś tyłek. Znałam to z autopsji. Przynajmniej te pieniądze posłużą komuś innemu, lepsze to, niż miałabym je gdzieś zgubić. Bez konkretnych planów na spędzenie reszty dnia, wlokłam się do domu, trzymając w obolałych już dłoniach ciężkie siatki, między innymi z jedzeniem, którego nie było za wiele. Za to środki czystości, jakie dorwałam z promocji, ważyły swoje. Po prostu kochałam swoje życie. Po przekroczeniu progu mieszkania i zamknięciu za sobą drzwi, mogłam na chwilę odsapnąć. Zamiast zabrać się za rozpakowywanie zakupów i ulokowanie produktów na swoich miejscach, zapnęłam na kanapę, wybierając numer do kim. Z tego co kojarzyłam z naszej piątkowej rozmowy, to i ona miała dzisiaj wolne od pracy. Halo, usłyszałam zaspany głos przyjaciółki, co skłoniło mnie do zerknięcia na wyświetlacz w celu sprawdzenia godziny. Jest jedenasta, nie gadaj, że cię obudziłam, westchnęłam. Obudziłaś, mruknęła do telefonu jeszcze na wpół przytomna. Co jest? Masz dzisiaj wolne? Chciałam się upewnić. Moja pamięć często mnie zawodziła. Tak, ale nie ruszam się z domu. Możesz przyjechać do mnie, jeśli chcesz, zaproponowała. Okej, okay, wpadnę po południu. Zgodziłam się, bo cóż innego miałabym robić? Wizja spędzenia całego dnia w samotności jakoś mnie niesatysfakcjonowała. To pogadamy później, a teraz daj mi spać. Ziewnęła przeciągle, zbywając mnie. Znajmą dobroć. Do później. Postanowiłam nie męczyć jej dłużej i rozłączyłam się. Włączyłam telewizję i odszukałam kanał z muzyką. Pogłośniłam nieco, oglądając kilka teledysków, zanim podniosłam tyłek z sofy. Musiałam ogarnąć mieszkanie i ugotować obiad. Po jabłku, które zjadłam na śniadanie, odczuwałam już doskwierający głód. Minęły dwie godziny, podczas których przygotowałam spaghetti, zjadłam je i posprzątałam mieszkanie. Najedzona stanęłam przed szafą, z której wyjęłam zestaw na dzisiejszy kolejny chłodny dzień. Do łazienki weszłam z czarnymi leginsami z wysokim stanem, w których czułam się najbardziej komfortowo z noszonym białym t-shirtem i szarą, za dużą na mnie bluzą. Po szybkim prysznicu włożyłam świeżą bieliznę i wcześniej przygotowane ubrania. Rozczesałam włosy na mokro, by później potraktować je suszarką. O dziwo nie spuszyły się na tyle, bym musiała użyć dodatkowo prostownicy czy lokówki. Splotłam z nich Francuza i odrzuciłam go na plecy. Niesforne kosmyki spięłam wsówkami, a na twarz nałożyłam krem, który szybko się wchłonął, pozostawiając moją skórę odżywioną i nawilżoną. Od razu poczułam się ze sobą lepiej. Byłam gotowa na dwie godziny wcześniej niż planowałam. Postanowiłam jednak pojechać do kim już teraz, licząc na to, że znajdzie chęci, by zrobić mi paznokcie. Miała ku temu odpowiednie szkolenia i sprzęt, który ja od dawna planowałam sobie sprawić. Jak widać, nieskutecznie. Wyszłam z mieszkania wcześniej upewniwszy się, czy aby na pewno wszystko wyłączyłam. Miałam na tym punkcie obsesję, jednak tłumaczyłam sobie, że to zupełnie normalne. W końcu nikt nie chciałby spalić własnego domu i w następstwie wylądować na bruku z kolosalnym zadłużeniem. Udałam się na pobliski przystanek, z którego miałam częste połączenia do Lakeview, gdzie w nowym, własnościowym mieszkaniu zdążyła zaaklimatyzować się Kim. W trakcie krótkiego spaceru dałam jej znać w wiadomości, że będę nieco wcześniej – Chciałam uniknąć sytuacji, w której nie zastałabym jej w domu, bo ta wyszła chociażby na zakupy. Wizja czekania na klatce niezbyt mi się podobała. Po dotarciu na miejsce schowałam się pod zadaszeniem przystanku. Chronił mnie i kilka innych osób przed deszczem, który lunął z zachmurzonego nieba. Pogoda była okropna już od dłuższego czasu, choć starałam się tym nie przejmować. Sprawdziłam godzinę kursu interesującej mnie linii autobusu, po czym usiadłam na wolnym miejscu na drewnianej ławce. Przyszło mi czekać na mój środek transportu 15 minut. Spożytkowałam je na przeglądanie w telefonie nowinek z wielkiego świata show biznesu i pochłonięcie batona proteinowego, którego przypadkiem znalazłam w torebce. Był sprzed kilku dni. Zajadałam się takimi w pracy, kiedy miałam wolną chwilę. Najwidoczniej wtedy miała murwanie głowy. W czasie przejażdżki, znudzona, obserwowałam zmieniający się obraz za szybą. Moje myśli zaczęły krążyć wokół wczorajszej zwariowanej nocy. Włożyłam więc słuchawki do uszu, by się od nich uwolnić. Odtworzyłam pierwszą piosenkę z playlisty na swoim smartfonie. Rozbrzmiał utwór I Hope You Dance Lien Womack, który ostatnimi czasy traktowałam replayem. Przypominał mi o rodzinnym domu, o rodzicach, na których teraz zaczęły skupiać się moje myśli. Najwyraźniej się stęskniłam. Czas najwyższy na odwiedziny, które za każdym razem przynosiły wiele łez. Jednak potrzeba zobaczenia ich na żywo zwyciężyła. Piłam sobie do głowy, by zapytać mamę wieczorem, czy znajdą dla mnie statą czas na początku marca. Nie było jeszcze ułożonego grafiku na ten okres, więc mogłam jeszcze wspomnieć szefowi o jakimś wolnym weekendzie. Mogłoby się wydawać, że po wyprowadzce z rodzinnego domu zaniedbywałam rodziców, ale to nieprawda nie potrafiłabym, nie po tym, co razem przeszliśmy. Jednak każdy powrót do domu na urodziny któregoś z nich, święta czy rocznicę, Kosztował mnie masę nerwów, łez i odnawiających się wspomnień wypadku, do którego nie miało prawa dojść. Dlatego ograniczyłam do minimum przyjazdy do rodzinnego Dubiuk, miasta oddalonego od Chicago o niespełna 180 mil. Z rodzicami utrzymywaliśmy kontakt telefoniczny. Przeważnie był to jeden telefon co weekend plus sporadyczne wymienianie się wiadomościami. Długo zajęło mi uświadomienie sobie, że żadna rodzina nie jest idealna, że w każdej działa się jakaś tragedia. Jakkolwiek okropnie to brzmi, pozwoliło mi to jakoś iść dalej. Starłam samotną ze policzka rękawem kurtki, po czym rozejrzałam się dyskretnie, czy aby na pewno nikt nie dojrzał mojej chwili słabości przez wspominki na jakie mnie wzięło. Nikt nie był mną zainteresowany. Standardowo. Przejechałam siedem przystanków i wysiadłam na właściwym, który mieścił się tuż pod mieszkaniem Kim. Zostawiłam płatające mi figle myśli w autobusie, zachowując czysty umysł. Deszcz wciąż padał, tyle że mniej intensywnie w tej dzielnicy Chicago. Pokonałam kilka metrów, po czym wbiłam znajomy kod na domofonie. Drzwi ustąpiły, a ja dostałam się do środka. Schodami pokonałam dwa piętra i stanęłam przed znajomymi drzwiami, za których przebijała się muzyka. Wydawało mi się, że to kawałek Post Malone. Po kilkukrotnym potraktowaniu palcem dzwonka drzwi się otworzyły. Przywitała mnie przyjaciółka, podśpiewując utwór Wow wykonawcy, którego podejrzewałam o rozbrzmiewanie z głośników. – Wchodź – otworzyła szerzej, robiąc mi miejsce. – Pada deszcz? – Spojrzałam na nią, zdezorientowana. – Co ty okien nie masz? Pada od rana. Po chwili jednak zorientowałam się, dlaczego nie była świadoma pogody na zewnątrz. Paradowała w piżamie i grubych skarpetach, a w mieszkaniu panował półmrok. Przed chwilą wstałam. Potwierdziła moje domysły. Kim nie należała do rannych ptaszków, ale żeby spać do drugiej po południu? Lekka przesada. okej, okay, wyspałaś się? Spytałam z ironią. Posłała mi groźne spojrzenie. Nie odpowiedziała tylko udała się wprost do świetnie urządzonej kuchni, której zazdrościła mi chyba najbardziej z całego mieszkania. Gdybym miała taką kuchnię, nie wychodziłabym z niej. Z uśmiechem stałabym przy garach, piekłabym ciasta jedno za drugim. Tymczasem Kimberley kuchenny blad był potrzebny do składowania stosów opakowań do pizzy. Po zdjęciu kurtki i kozaków, z których zamkiem chwilę przyszło mi się pomęczyć, również udałam się do kuchni. Na blacie czekała już na mnie otworzona korona, westchnęłam, łapiąc za butelkę piwa. Ciekawa jestem, kiedy dojdzie do tego, że zaproponujesz mi kawę, herbatę, upiłam porządnego łyka. Nie szybko. Spojrzała na mnie przez ramię, stojąc przy zlewie, z którego akurat teraz zdecydowała się uprzątnąć zalegające naczynia. Pociągnęłam kolejny łyk piwa ze szklanej butelki, po czym usiadłam do stołu w prowizorycznej jadalni, oddzielonej ścianką działową od kuchni. Ściszysz muzykę? zawołałam do niej. I chodź tutaj, nie będziesz teraz sprzątać. Już. Naczynia przestały się o siebie obijać. Zaprzestała wkładania ich do zmywarki. Chwilę później i muzyka przycichła. Nie chciałabym cię za sąsiadkę, oznajmiłam, kiedy zasiadła w końcu do stołu, stawiając na nim na już piwo. Po nocach jestem cicho. Zruszyła ramionami. Niech tylko coś mi powiedzą. Pokiwałam głową ze zaprobatą, obracając w dłoni butelkę. Myślisz, że jeszcze go spotkamy? wypaliła nagle, sprawiając tym, że na moment zastygłam w bezruchu z pustką w głowie. Uniosłam spojrzenie, kompletnie zaskoczona jej pytaniem. Kogo? spytałam w dalszym ciągu zdezorientowana. Jednak w porę uświadomiłam sobie kogo miała na myśli. To jak kto, ale kim powinna była wyprzeć go z pamięci raz na zawsze, zaraz po tym, jak zwrócił się do niej w taki, a nie inny sposób. Wiesz przecież, mruknęła karcąco. Kiedy przyszedł do hotelu, wszystkie dziewczyny za recepcją wzdychały. Nadal wspominają go na konwersacji. Ale nie ty, spytałam nieco ogłupiona tym, co usłyszałam. Nie rozumiałam, dlaczego ciągnęłyśmy jego temat. Najprawdopodobniej już nigdy więcej go nie zobaczymy. Tego bym sobie życzyła. No coś ty zaprzeczyła niemal natychmiast. Spojrzałam na nią spod uniesionej brwi. To mi się nie podobało. Przystojny jest i tyle. No nie wiem. Nie wiedzieć, czemu nie chciałam głośno podzielić jej zdania. Za to w swojej głowie nałożyłam mu już koronę względem samego wyglądu. Musiałam przyznać, że miał w sobie coś takiego, co nie pozwalało tak szybko pozbyć się go ze swoich myśli, ze swojej głowy. Lecz to nie było właściwe. Nie zasługiwał na to, by o nim pamiętano. Przyznaj to, jest cholernie przystojny. Wygląda jak wyjęty z okładki wok, kontynuowała, zapominając ewidentnie, że wygląd to nie wszystko. Za to osobowość ma straszną. Jest okropnym człowiekiem. Chyba nie muszę ci przypominać, jak nas potraktował. Czy tylko ja zdołałam zachować zdrowy rozsądek? Był pijany, było to po nim widać. Po alkoholu czy używkach nie jest się sobą. Zakrztusiłam się słodkim piwem, słysząc to, w jaki sposób go tłumaczyła. Zdecydowanie postradała zmysły. Ty go jeszcze bronisz? To podchodzi już pod syndrom sztokholmski, a tłumaczenie go tym, że był pijany i możliwe naćpany, nie mieści mi się w głowie. Kim? Wszystko z tobą okej? Okay? Okej, okay, zapewniła. Nieważne, nie gadajmy o nim. W końcu coś mądrego opuściło jej usta. Dołączysz w tej sytuacji do jego fanek na fejsie? nawiązałam do konwersacji, o której chwilę wcześniej napomknęła. Może? wytknęła w moją stronę język, na co pokręciłam głową rozbawiona jej poczynaniami. Pewnie podświadomie pragniesz dołączyć do naszej grupy. Wiem to, dogryzała mi. O niczym innym nie marzę, przyznałam na odczepnego. A teraz już chciałabym od niego odpocząć, rzekłam z ironią. Przyjaciółka uniosła ręce w geście kapitulacji, co niezmiernie mnie ucieszyło. Zwróciłam przy tym uwagę na jej paznokcie w kolorze soczystej czerwieni. Złapałam jej dłoń, przyciągając ją tuż przed swoją twarz, na co jęknęła z wyraźnym niezadowoleniem. Obejrzałam z każdej strony jej nowe dzieło, po czym spojrzałam na przyjaciółkę maślanymi oczami. Tak, zrobię ci, mruknęła niezbyt szczęśliwa, nie czekając nawet na moje pytanie i zabrała rękę. Tylko przyjdź na uzupełnienie, a nie dopiero wtedy, gdy wszystkie ci się połamią, czy odpadną przez gigantyczny odrost. Bez przesady, robisz ze mnie jakiegoś flejtucha, odparłam oburzona, powstrzymując uśmiech, który cisnął mi się na usta. Wczorajszy wolny dzień minął szybciej niż bym tego chciała. W dodatku w nocy źle spałam, co przełożyło się na moją pracę. Nie miałam siły ani chęci do czegokolwiek. Obijałam się, kiedy tylko mogłam. Nie było zbyt wielu ludzi. W końcu mieliśmy poniedziałek. Dziwiłam się, że ktokolwiek w ten dzień przychodził do klubu po pracy, ale cóż, zdarzają się i tacy. Ja oddałabym teraz wszystko za Netflixa i swoje łóżko. A za załogo. Odwróciłam się od zlewu, kiedy dobiegł do mnie głos szefa. Mamy dzisiaj rezerwację na osiemnastą. To ważni klienci, więc się postarajcie. Loża VIP plus zażyczyli sobie swój alkohol. David, pomożesz mi przynieść skrzynki z samochodu? Na ile osób ta rezerwacja? Spytałam, szykując się psychicznie na tę masakrę. Już po ich samych wymaganiach wiedziałam, że to jakieś snoby. Oby Karl przydzielił do ich obsługi Eni, bo to, że zleci to płci żeńskiej, było oczywiste. Sześć, więc nie ma tragedii. Szej będziesz ich obsługiwać. Masz się uśmiechać, mają być zadowoleni, okej? Okay? Patrzył na mnie wyczekująco. Cholera, moja zła passa nigdy się nie skończy. Okej, okay. przytaknęłam, zapisując sobie w notatniku wszystkie informacje, jakie do tej pory wyłapałam. Eni przygotujesz loże. Szej ty ją zatwierdzisz i sprężcie się, proszę was, została godzina. Na jego słowa każdy znów powrócił do pracy. Eni z mopem i środkami czystości udała się do loży VIP, by klienci nie mieli się do czego przyczepić. Musiało lśnić, mimo że wczoraj było tam sprzątane. David poszedł z szefem po asortyment dla tych od rezerwacji, a ja przeczesałam włosy dłonią, udając, że nie widzę góry kufli czekających na polerkę. Jedyne, co pocieszało mnie w tamtym momencie, to nadzieja, że zostawią jakikolwiek napiwek. Przydałby mi się dodatkowy pieniądz. Z wypłaty zostało mi jedynie kilka drobniaków. Zaszalałam z alkoholem w piątek. Przyszło mi wnieść co miesięczną opłatę za mieszkanie, wpłacić ratę kredytu i zrobić zakupy. Takim oto sposobem zostałam praktycznie z niczym do piątku, do kolejnej wypłaty. Godzina minęła zaskakująco szybko. Zdążyliśmy ze wszystkim. Przygotowałam sobie naczynia, butelki whisky odpowiednio schłodziłam. Czekałam już tylko, aż wymagający klienci się zjawią. Zostało im zaledwie kilka minut do punktualnego przybycia, co rzadko miało miejsce. W głowie powtarzałam sobie niczym mantrę, że nie będzie tak źle. Ostatnie wolne chwile spożytkowałam na pomocy Davidowi w przygotowaniu kilku typowych babskich drinków, przy których trzeba było się trochę napracować. Twoja rezerwacja! szturchnął mnie, wskazując głową w kierunku grupki mężczyzn. Przeoczyłam ich wejście. Spojrzałam odruchowo na zegar. Wow, punktualni! Ogłosiłam, ozdabiając na szybko kieliszek krustą z soli i cząstką limonki. Gotowy drink zabrał ode mnie chłopak, życząc mi powodzenia. Przybrałam na twarz sztuczny uśmiech, czekając aż podejdę do baru. Właśnie kończyli rozbierać się z okryć wierzchnich przyszatni śmiejąc się przy tym głośno. Przynajmniej oni mieli dziś dobry dzień. Mój stał się gorszy niż sądziłam, że to w ogóle możliwe. Do baru podeszła cała szóstka mężczyzn na czele z tym palantem z piątkowej imprezy. Przełknęłam ślinę z trudem. W moim gardle pojawiła się gula, kiedy stałam sobie sprawę, że jestem na niego skazana. — Mieliśmy rezerwację na osiemnastą na sali VIP — poinformował mnie jeden z jego kolegów, podczas gdy brunet był zbyt zajęty wlepianiem we mnie tych swoich zjawiskowo zielonych tęczówek. Jakby robił to specjalnie, by mnie tylko zawstydzić. — Zaprowadzę — wydukałam, wychodząc do nich z salady. Zabrałam ze sobą notes i długopis, by spisać od razu ich zamówienia. Na miejscu, we wcześniej przygotowanej sali, przyszło mi czekać kilka minut na to, aż zdecydują się, co, który będzie pił. Przez cały ten czas starałam się nie patrzeć na żadnego z nich, kiedy nie musiałam. Za to czułam ich spojrzenia na sobie. To wcale nie było przyjemne. Ostatecznie połowa z nich na start zamówiła nasze drinki z karty, jakie serwujemy na co dzień. Pozostali postawili od razu na whisky, którą wybrali dla siebie wcześniej, a którą dostarczył dzisiaj Karl. Po zebraniu zamówień, nie zwlekając, udałam się do baru. Już w drodze obmyślałam, co przygotuję dla siebie, bo na trzeźwo na pewno nie zdołam znieść ich towarzystwa. Podczas wykładania różnych alkoholi z którą ciężko mi było utrzymać przez trzęsące się ręce, próbowałam ignorować zaczepki mężczyzn. O dziwo tym razem brunet nie odezwał się słowem. Czułam za to na sobie jego spojrzenie, które nie traciło na intensywności. Wszyscy byli ubrani w dobrym guście. Mieli na sobie koszule, co po niektórzy nawet marynarki, a do tego dobrane eleganckie spodnie. Dzięki luźnemu akcentowi w postaci sportowego obuwia, wpasowali się do miejsca, w którym mieli spędzić dzisiejszy wieczór. Całość komponowała się bardzo dobrze. Byłam ciekawa, czy wybierali ubrania sami, czy mieli od tego swoich stylistów. W końcu płeć męska w większości miała problem z doborem stroju. Ich to jednak nie dotyczyło. Dosiądź się do nas! Jeden z nich, wyglądający na najstarszego, nagle narzucił mi, co miałam robić. Nie spodobało mi się to, ani trochę. W dodatku w swojej wypowiedzi posłużył się trybem rozkazującym, co nie było akceptowalne. Jestem w pracy, oznajmiłam, siląc się na uśmiech. Nie chciałam przeżywać kolejnych obaw o swoje stanowisko. Nie wspominałam tego zbyt dobrze. Odczucie mogło być podobne do stania na skraju wysokiego klifu, kiedy to niewiadoma siła pchała cię ku przepaści. Jesteś tutaj dzisiaj dla nas. Skoro chcemy, żebyś usiadła, to siadasz, zaznaczył twardo. Odłożyłam ostatnią szklankę na stolik, przełożyłam tacę do drugiej ręki, układając ją swobodnie wzdłuż ciała, pilnując się, by go nią nie uderzyć. Zamiast tego uniosłam brew z politowaniem, wzrok skupiając na nim. To nie ten rodzaj klubu. – A ja jestem tutaj tylko i wyłącznie od zapewnienia dostatku napoi – odpowiedziałam, nie dając sobie wejść na głowę. – Bez przesady. Dlaczego ci wszyscy bogaci faceci mieli innych za nic? – Zaraz możesz tego nie robić – zagroził. Miałam ochotę przewrócić oczami. Już kiedyś mi to obiecano. Przeniosłam wzrok na zielonookiego, który uśmiechnął się na moje słowa, wpatrzony w zawartość swojej szklanki. – Jesteś… daj je już spokój powiedział rzekomy ideo Kimberly do swojego władczego kolegi, partnera biznesowego czy kimkolwiek dla siebie byli skutecznie zamykając mu tym usta. Możesz odejść, zwrócił się następnie bezpośrednio do mnie. Podziękowałam cicho, posługując się prześmiewczym tonem, po czym odeszłam bez chwili zastanowienia. Przeprosiłam w większości pijanych ludzi przy barze, by móc się za niego dostać. Weszłam na zaplecze i odłożyłam tacę w przypadkowe miejsce, biorąc głęboki oddech. Oparłam czoło o ścianę, przymykając oczy. Nie chciałam tam wracać i narażać się ponownie na utratę pracy, z której znalezieniem nie było w Chicago wcale tak łatwo. Wszystko okej? Okay? Na głos Davida otrząsnęłam się, otwierając ponownie oczy. Nie, mruknęłam szczerze, odpychając się od ściany. Odszukałam wzrokiem drinka, którego przyszykowałam sobie już po pierwszym starciu z tą bandą zadufanych osób. Co jest? dopytywał, przyglądając się moim poczynaniom. Opróżniłam przy nim pół szklanki naraz. Upijesz się, ostrzegł. Tylko alkohol może mi dzisiaj pomóc, jęknęłam załamana. Jeden facet z rezerwacji to ten, którego oblałam wtedy drinkiem, chyba nie muszę dodawać, jak jest teraz niezręcznie. David rozszerzył oczy na moje słowa, rozchylił też usta w zdziwieniu. Jego wyraz twarzy mnie rozbawił. Zapewne wyglądałam podobnie jeszcze przed godziną przy barze, kiedy rozpoznałam tego pajaca. Pójdę zrobić ci kolejnego, skazał na mojego drinka, oferując mi zbawienie w tej sytuacji. Przesłałam mu buziaka. Pokiwał głową nadal w szoku, udając się za bar, gdzie jego poczynania śledziłam z niewielkiej wnęki, którą nazywaliśmy zapleczem. Choć to prawdziwe znajdowało się po drugiej stronie, za okratowanymi drzwiami. Kilka minut oczekiwania spożytkowałam na opróżnieniu do końca szklanki z mojito, by zastąpić ją nową, pełną. Masz i pij, polecił, przekazując w moje ręce drinka i posyłając mi przy tym pokrzepiający uśmiech. Dasz radę się przy nim opanować? Możesz zawsze wyręczyć się Eni. Powiem Karlowi, że źle się poczułaś, czy coś. Eni nie da rady, westchnęłam, przenosząc na nią spojrzenie. David powędrował wzrokiem za mną. Dziewczyna krzątała się za barem, nie potrafiąc zorganizować sobie pracy. Co chwila zaglądała do kartek pomocniczych, gdzie rozpisane były składniki do każdego z drinków, jakie mieliśmy w ofercie. Fakt. Nie ogarnia najprostszych rzeczy, zgodził się ze mną. Lepiej do niej pójdę. Jak powiedział, tak zrobił. Ponownie podstawiłam szklankę do ust, upijając z niej łyka. Czułam, jak moje policzki zaczynają się rumienić od wypitego alkoholu, dlatego z niechęcią odstawiłam napój. Dokończenie go mogłoby skończyć się dla mnie źle. Nie mogłam pozwolić sobie na to, by było po mnie widać, że suchości w ustach wcale nie zapijałam wodą. Minęła kolejna godzina, w której trakcie kilka razy zdążyłam dostarczyć gościom z rezerwacji wybrane napoje. Pili dosyć szybko, przez co ciągle musiałam doglądać zawartości ich szklanek, by te nie były puste, a oni nie musieli czekać. Nadszedł czas donieść im następną kolejkę. Kiedy zrezygnowali ze słodkich drinków na poczet czegoś znacznie mocniejszego, podejrzewałam, że ten wieczór nie skończy się dobrze. Ostrożnie podążałam, trzymając kurczowo tacę, na której znajdowały się szklanki wypełnione do połowy whisky z lodem. Grzechem byłoby wymieszać dalmor z kolą, sprajtem czy tego typu napojami. Cały trud jej wytworzenia, wszystkie lata, gdy dojrzewała, poszłyby na marne. Cholera. Zaklełam, kiedy jedna z tych cięższych szklanek wyślizgnęła mi się z dłoni, z hukiem upadając na równie szklany stół. Wszystko się zbiło. Przepraszam, wydukałam spanikowana. Bałam się reakcji na moje potknięcie. Do tej pory wszystko szło w miarę dobrze. Cholera. Widząc szkody, jakich narobiłam, zachciało mi się ryczeć. Byłam już zmęczona tym dniem. Miałam dosyć użerania się z klientami i wysłuchiwania ich zaczepek. W dodatku fakt, że zapewne zostanę w tym tygodniu bez wynagrodzenia przez ten przeklęty stolik, momentalnie wpędził mnie w podły nastrój. Nawet nie mogłam dać tego po sobie poznać. Musiałam zachować na twarzy uśmiech, który nie przychodził łatwo. Jednak słowa szefa to święte słowa, musiałam się do nich stosować. Hej nic się przecież nie stało. Pocieszył mnie marnie brunet. Dla niego zbity stolik to tylko zbity stolik, a dla mnie wyrzucenie trzystu dolarów w błoto. Jednak nie uszło mojej uwadze to, jaki był dla mnie dzisiaj miły. Byłam pozytywnie zaskoczona. Jednak zdrowy rozsądek podpowiadał mi, by trzymać się od niego z daleka, że ta jego dzisiejsza dobra strona to jakiś podstęp. Przygotuję inną lożę, oznajmiłam, zbierając rękoma pozostałości po szklance old fashioned. Nie chciałam, by któryś z nich zranił się kawałkiem szkła i pociągnął mnie później do odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązków, a co gorsza, zażądał jakiegoś odszkodowania, na które musiałabym zaciągnąć kolejny kredyt. I ja myślę, odezwał się ten sam facet, który przed godziną chciałbym się do nich dosiadła. Mimo, że wyglądał na zadbanego, dla mnie był obleśny. Do czasu mojego przyjścia zajęty był jakąś dużą młodszą dziewczyną, którą zaprosił do Loży. Miałam ochotę ją ostrzec, chętnie poleciłabym jej ucieczkę, gdybym tylko mogła zabrać głos w tej sprawie. Ten facet działał mi na nerwy, wykorzystywał każdą nadarzającą się okazję, by z kogoś poszydzić. Jednak dzielnie to znosiłam, musiałam. Kilka minut uprzątnęłam Loże, sprężając się w swoich działaniach. Zaprowadziłam ich do innej, która całe szczęście była dzisiaj wolna. Skakałam przy nich jak głupia, byleby tylko byli zadowoleni z obsługi i puścili w zapomnienie moją gafę sprzed chwili. Nogi bolały mnie już niemiłosiernie. Moim marzeniem było, aby w końcu Karel doprowadził do końca prace remontowe przy barze, tym na wyłączność klientów znajdującym się przy ich prywatnych lożach na sali VIP. Oszczędziłabym sobie dzięki temu nóg. Nie musiałabym biegać tam i z powrotem, przeciskając się za każdym razem przez zwykle pełen parkiet, by dostać się do baru, a później znowu do nich. To była jakaś masakra, cholerny maraton. Dalmor 50 on the Rocks. Podałam zielono-okiemu nowo przyrządzonego drinka z cholernie drogą whisky. Jedna butelka alkoholu to koszt około 11 tysięcy dolarów. Wygooglowałam jej nazwę, kiedy Karl radziłbym z nią uważała. Dzięki, odparł posyłając mi uśmiech. Chcesz sobie usiąść? Zmieszałam się na jego pytanie. Nie wiedziałam, czy zgadzając się na tę propozycję, sobie nie zaszkodzę. Siadaj, należy ci się chwila przerwy. U, pewnie istniał jakiś haczyk. Usiadłam obok tylko dlatego, że siedział sam. Po pozostałych nie było śladu. Ucieszyłam się, zapewne nie szczędziliby głupich tekstów kierowanych pod moim adresem. Wróć, w ich obecności w życiu to zaproszenie nie opuściłoby jego ust, ponętnych, malinowych ust. Nasze pierwsze spotkanie nie było zbyt przyjemne, co zaczął rozmowę, patrząc na mnie przenikliwie. Krępowałam się pod intensywnością jego spojrzenia. Miałam ochotę znowu się napić. Alkohol pomógłby mi się rozluźnić. Drugie wcale nie jest jakoś specjalnie lepsze, odpowiedziałam, mając na myśli samą atmosferę, jaka panowała, kiedy tylko zbliżałam się do ich loży z zamówieniem. Przynajmniej odzywamy się do ciebie z szacunkiem, zauważył, powstrzymując uśmiech, jaki cisnął mu się na usta. Zapewne przypomniał sobie wyzwiska, jakimi częstowałam go ostatnim razem. Dostrzegłam rozbawienie w jego oczach, w których na moment utonęłam. Pewnie nie ja jedna. Ten kolor był niesamowity, co dało mi do myślenia. Może korzystał z soczewek? Po ostatnim nauczyłam się, że lepiej zachować dla siebie to, co się o kimś myśli. Przeniosłam spojrzenie na swoje dłonie, ułożone na kolanach. Nie chciałam znowu się zagapić. Więc jakimi epitetami teraz obrzucasz mnie w swojej głowie? Spytał. Wciąż w jego głosie słyszalna była nuta rozbawienia, co sprawiło, że nadal trwałam przy jego boku. Mieliśmy rozmawiać z szacunkiem, przypomniałam. Wtedy chłopak uraczył mnie swoim śmiechem. Zaczął mnie przerażać. Nawet jego śmiech był idealny, taki dźwięczny, przyjemny dla ucha, kiedy tylko był szczery, a nie kpiący i szyderczy. Jordan przedstawił się, a ja mogłam poczuć się zaszczycona. Ja nie muszę się już chyba przedstawiać westchnęłam, układając usta w wąską linię. Przecież znał moje imię dzięki Davidowi, ale czy już przypadkiem nie zdążyło mu umknąć? Nie musisz Szejlin. Zapamiętał. Cieszyć się czy płakać? Skrzywiłam się, kiedy posłużył się jego pełną wersją, która brzmiała po prostu okropnie. Nie lubiłam swojego imienia, za to jego było ładne. Po prostu szej, poprosiłam błagalnie. Skinął głową, przesuwając w moją stronę whisky z lodem. Napijesz się? Tym razem odmówiłam. Ta propozycja nie była dla mnie. Nie przepadałam za tak mocnymi, specyficznymi smakami. Wolałam typowe, kolorowe, słodkie drinki. Zamówić ci coś? Nie trzeba, wracam do pracy. Klienci sami się nie obsłużą, westchnęłam stając z miejsca. Chciałam zwyczajnie odejść, ale Jordan mi to skutecznie uniemożliwił. Złapał za moją dłoń, po czym również wstał. Przeszły mnie dreszcze. Byliśmy ze sobą naprawdę blisko, dlatego cofnęłam się o mały krok, przenosząc wzrok na nasze nadal złączone dłonie. Na jego dotyk moje ciało nie zareagowało tak, jak powinno. Wyswobodziłam się z jego uścisku, czując się zdradzona przez samą siebie. Przecież go nie znosiłam. Wylałam na niego drinka ostatnim razem i zwyzywałam tak, jak on mnie i kim. A więc czemu dziś, zamiast odrzucenia poczułam przyjemne ciepło? Mówiłaś, że chcesz margaritę? Zapytał, zyskując moją uwagę. Robił z siebie głupka. Dobrze słyszał moje wcześniejsze wymigiwanie się. Kiedy minęła chwila, podczas której walczyłam sama ze sobą, jego usta wykrzywiły się w uśmiech. Spojrzałam na niego z politowaniem, Mohito. Jego urok najwyraźniej mnie ogłupił, bo zdecydowałam się przy nim zostać. Okej, okay, czekaj tu, zaraz wracam. Zanim zdążyłam zareagować, brunet przeciskał się już przez grupki tańczących osób, by dostać się do barku. Wiodłam za nim spojrzeniem. Poszedł zamówić dla mnie drinka. To było naprawdę miłe, ale nasuwało mi się na myśl jedno: po co to wszystko robił? Usiadłam z powrotem na wygodnej sofie, zastanawiając się, czy aby przypadkiem Jordan nie zmagał się ze schizofrenią lub rozdwojeniem jaźni. Ostatnim razem zachowywał się jak skończony palant, bez szacunku do płci przeciwnej, a teraz proponuje mi drinka i osobiście mi go dostarcza. To nie było normalne. Nic w nim takie nie było. Jego wygląd był wysoko ponad przeciętną. Jego styl był godny podziwu, śmiech miał zaraźliwy, a jego głosu mogłabym słuchać nieustannie. Miał w sobie coś wyjątkowego, co przyciągało do niego nie tylko mnie, a całe wianuszki dziewczyn, które widziałam przy nim ostatnim razem. Jak to możliwe, że był samotny? Chociaż nie mogłam wykluczyć tego, że w domu czekała na niego dziewczyna, narzeczona czy nawet żona. Jednak ostatnia opcja wydawała mi się najmniej prawdopodobna. Nie dostrzegłam obrączki na jego serdecznym palcu lewej dłoni. Trwałam tak w swoich myślach, dopóty po kilku minutach Jordan nie wrócił z wybranym przeze mnie drinkiem na bazie białego rumu, który od niego odebrałam, dziękując przy tym. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś podstęp i nie polecisz ze skargą do mojego szefa, że piję w pracy. Przejrzałaś mnie. Zamoczył usta w swoim trunku, a z jego twarzy nie schodził uśmiech. Szturchnęłam go lekko, zaraz tego żałując. Moja mina musiała zmienić się diametralnie, kiedy brunet zaczął się ze mnie zwyczajnie śmiać. Niczego ci nie zrobią. Wiedział, że przypomniałam sobie o jego ochroniarzach. Jego słowa niespecjalnie zdołały mnie uspokoić. Są tutaj? Rozejrzałam się wokół, lekko poddenerwowana. Przeważnie są ze mną w tego typu miejscach. Ochrona to taki mój cień wyjawił. Zmieszana upiłam sporego łyka mojego ulubionego drinka, chcąc zająć czymś usta, by nie narażać się na palnięcie jakiegoś głupstwa. Gdzie zgubiłeś resztę towarzystwa? Spytałam ciekawa, kiedy chłopak długo trwał w milczeniu. Bawią się, odparł niezbyt wzruszony ich nieobecnością. Nie chciałeś do nich dołączyć, podtrzymywałam rozmowę. Nie, teraz bawię się o wiele lepiej, niż robiłbym to na parkiecie, puścił mi oczko. Schowałam twarz w dłoni, zawstydzona tym gestem. Przepraszam cię za ostatni raz. Byłem pijany, choć to mnie nie usprawiedliwia. Przeproś też ode mnie, koleżankę. Jasne, tak zrobię. Próbowałam ukryć swoje zaskoczenie, kiedy usłyszałam jego przeprosiny. Myślałam, że nigdy do nich nie dojdzie, że Duma mu na to nie pozwoli. W kolejnych dniach sporo myślałam, i to nie o tym, o czym powinnam. Wbrew sobie, moje myśli krążyły wokół Jordana, którego od poniedziałku więcej nie spotkałam, a mieliśmy już piątek. Nie pojawił się w klubie. Możliwe, że poniedziałkowe spotkanie było naszym ostatnim. Nic o nim nie wiedziałam, nawet tego, czy mieszkał w Chicago, czy był tutaj przejazdem. Zamiast cieszyć się, że mam go i jego huśtawki nastrojów z głowy, czy chociażby traktować jego nieobecność neutralnie, to z jakiegoś powodu nie dawało mi to spokoju. Nieświadomie wypatrywałam go wśród tłumu, a kiedyś na tym łapałam, zwyczajnie byłam na siebie zła. Potrzebowałam spotkania z kim, by spróbować zająć myśli czymś innym niż tym specyficznym osobnikiem. Ale jak na złość dopadła ją grypa. Od kilku dni leżała plackiem w domu, odradzając mi odwiedziny. Mogłabym złapać od niej wirusa, czego chciałam sobie oszczędzić. Zwykle choroby przechodziłam intensywniej od innych. Moja odporność to czysta kpina. Dzisiejszy wieczór miałam spędzić w pracy, co robiło się z biegiem czasu coraz bardziej uciążliwe. Pocieszałam się faktem, że pomęczę się jeszcze tylko dzisiaj i jutro i nadejdzie upragniona wolna niedziela. Ta praca nie była spełnieniem moich marzeń. Z dnia na dzień coraz mniej chętnie do niej uczęszczałam. Jednak nie miałam nic innego w zanadrzu. Byłam skazana na to miejsce i moją posadę barmanki, która przez te dwa lata pracy tutaj jak najbardziej mi odpowiadała. Nie wiem co się stało, czemu powoli zmieniałam zdanie. Może to odczucie spowodowane było monotonią, w którą wpadłam po same uszy i w której trwałam od dłuższego czasu. Wszystko w moim życiu było nieciekawe, a wręcz przerażająco nudne. Miałam nadzieję, że ta niechęć szybko mi przejdzie, a ja ponownie wpadnę w wir pracy. Weszłam do klubu z uśmiechem dzięki ochroniarzowi, który zdołał rozbawić mnie przy wejściu. Od razu skierowałam się do baru i rozebrałam się za nim z płaszcza. Pod spodem miałam białą koszulkę Polo na krótki rękaw z logo klubu wyhaftowanym w miejscu obojczyka. To był jedyny element ubioru wymagany przez Karla, całe szczęście. Załamałabym się, gdybym musiała zakładać codziennie do pracy zestaw ubrań narzucony z góry, niczym mundurek szkolny, lub spinać włosy w określony sposób. Takie wymogi stawiano w innych klubach. Szczerze współczułam pracownikom takiego rygoru dotyczącego wyglądu. W końcu byliśmy barmanami, a nie stewardami i stewardesami, bez przesady. Odwiesiłam płaszcz na naszym prowizorycznym zapleczu, po czym standardowo nastawiłam wodę w czajniku na herbatę. Wyjęłam swój kubek i wrzuciłam do niego torebkę z suszonymi owocami. Moje oczekiwanie na zagotowanie się wody przerwała Eni, która podeszła do mnie z nietęgą miną. Wiedziałam już, że coś musiało się stać. Miała to wypisane na twarzy. — Co jest? — spytałam, patrząc na nią pełna obaw. — Nie chciałam, by ten dzień stał się jeszcze gorszy. — Nie zgadza się stan alkoholi. Oznajmiła, spuszczając wzrok. To ona miała wczoraj doliczyć się tych wszystkich butelek. Ciekawiło mnie, ile miała podejść, zanim się poddała, i tym samym stwierdziła, że nie jest tak jak powinno. Takim oto sposobem właśnie otrzymałam dodatkową robotę na dzisiaj. Na litość boską. Jest piątek, klub ma największe oblężenie, i naprawdę źle się liczy coś, co jest ciągle w obiegu. Dlatego właśnie staramy się nie zostawiać tego na weekend. Policzę to jeszcze raz, westchnęłam, tracąc siły na te dziewczynę. Co chwila robiła coś źle, najprostsze rzeczy potrafiła schrzanić. Uciążliwe było ciągłe patrzenie jej na ręce. Jest jeszcze coś, zamarłam. Brakuje raportów z wczoraj. Jak to brakuje? oburzyłam się. To ty je drukowałaś? Nie schowałaś ich do teczki? pytałam już poważnie zmartwiona, zdając sobie sprawę, że sytuacja jest nieciekawa. Raporty były dla szefa najważniejsze. Bez nich nie wiedzieliśmy, czy utarg się zgadzał. Wydaje mi się, że tak, ale nie ma ich tam ani nigdzie indziej. Sprawdzałam! Tłumaczyła się bliska płaczu. Z każdym jej słowem miałam większą ochotę stąd wyjść i nie wracać. Karl już wie? Na usta cisnęła mi się wiązanka przekleństw. Bardzo się starałam, aby zachować ją dla siebie. Powiedziałam mu w nerwach, że zaraz je dostanie. Należały się jej owacje na stojąco za swoją głupotę. Miała zaraz dostarczyć do biura dokumenty, których nie było. Brawo! Co ja mam teraz zrobić? Zwolnij mnie, ja nie mogę stracić tej pracy, nie dam sobie rady bez tych pieniędzy. Z jej oczu polały się szare łzy wymieszane z maskarą, tworząc mokre stróżki na jej policzkach. Nie byłam pewna, czy nie obrała sobie wcześniej takiego planu, ale złapałam się na ten emocjonalny pokaz. Obudziło się we mnie współczucie, bo całkiem niedawno sama znalazłam się w podobnej sytuacji i wiedziałam, że wizja otrzymania wypowiedzenia umowy była przerażająca. W jej przypadku to nawet nie była wizja, a fakt. Kiedy uświadomiłam sobie, co ją czekało, wpadłam na jeden z tych swoich idiotycznych pomysłów. Co masz robić? prychnęłam. Ogarnij twarz, bo się rozmazałaś, i szukaj dalej tych raportów. Ja powiem Karlowi, co się stało, i spróbuję to jakoś załagodzić. Dziękuję. Na jej twarzy pojawiła się ulga. Za to cały stres przeszedł teraz na mnie, i już lepiej pogoniłam ją. Bez słowa zrobiła to, co radziłam, zniknęła mi z oczu. To, że postanowiłam pomóc Eni, nie znaczyło, że chciałam przebywać dłużej w jej towarzystwie. Moja złość nie zniknęła. Szybko zapewne to nie nastąpi. Ryzykowałam dla niej tym, czego ona nie poświęciłaby dla mnie, byłam zbyt dobra. Zalałam herbatę, żałując, że nie jest to jedna z tych o działaniu uspokajającym. Musiałam czym prędzej zaopatrzyć się w melisę i popijać ją regularnie w pracy. Może choć w minimalny sposób pomogłaby mi uporać się z negatywnymi emocjami podczas ciężkich chwil tutaj. Wyjęłam teczki z szuflady i na szybko przejrzałam ich zawartość. Jednak po raportach nie było śladu. Przyjdzie mi się srogo tłumaczyć przed szefem z zaistniałej sytuacji. Zapukałam do drzwi i wyczekiwałam zaproszenia. Po chwili takowe otrzymałam. Wzięłam głęboki oddech, życząc sobie powodzenia. Nacisnęłam na klamkę, a drzwi ustąpiły. Weszłam do środka prowizorycznego biura, z którego urządzeniem Karl zwlekał przez brak czasu. Cześć, Szej! mężczyzna oderwał spojrzenie od swojego notebooka, by to mnie nim obdarzyć. Przełknęłam ślinę, próbując wyczytać z jego twarzy, w jakim był nastroju. Zdawało mi się, że w nie najlepszym. Był zmęczony. Świadczyła o tym ilość pustych kubków po kawie, walających się wokół niego. Dobry wieczór, odpowiedziałam, podchodząc do dużego biurka, przy którym siedział. To raporty? Spuściłam wzrok. Poniekąd byłam zła na siebie za to, że musiałam świecić oczami za Eni, która powinna tutaj teraz stać pełna obaw o swoje stanowisko. Cholera, co ja najlepszego wyprawiam? Dokumenty i potwierdzenia z wczorajszych dostaw, wyjaśniłam, stopniowo przechodząc do sedna. Odłożyłam teczki na biurko i cofnęłam się o krok. Niestety raporty z wczoraj gdzieś zapodziała i do tej pory nie mogę ich znaleźć. Żartujesz? Rozbudził się w sekundzie. Jego głos był pełen rozczarowania, zawodu i wkurzenia. To była mieszanka, której nikt nie chciałby usłyszeć, zapewniam. Przykro mi. Gula, która pojawiła się w moim gardle, sprawiła, że załamał mi się głos. Cholera szej, şey, co się dzieje? Przy ważnych klientach rozbiłaś stolik, a teraz gubisz dokumenty? Pytał poirytowany... Jednak wydawało mi się, że słyszę też źdźbło troski. Bardzo niewielkie. Przepraszam za tamten stolik i za raporty. Zwrócę pieniądze za szkody, jakie wyrządziłam. Zadeklarowałam się. Może pan ująć mi za stolik z dzisiejszej wypłaty? Nie będę niczego ci ujmował. Odważyłam się na niego spojrzeć. Jego wyraz twarzy złagodniał. I tak planuję wymianę wyposażenia na sali VIP, ale tych raportów nie odpuszczę. Za niedopilnowanie czegoś tak ważnego, powinnaś pożegnać się z pracą tutaj. Gdyby to zdarzyło się każdemu innemu pracownikowi, wyleciałby po samym obwieszczeniu bez zbędnych tłumaczeń. Wydawało się, że byłam tutaj potrzebna i doceniona? Poczułam się nieco lepiej. Jego słowa przyniosły mi ulgę. Raporty co do jednego mają znaleźć się jeszcze dzisiaj na moim biurku. Na tym zakończył swój monolog. Oby Eni tylko przypomniała sobie, gdzie je zostawiła. Powinnaś już iść. Oboje mamy dużo pracy. Upomniał mnie, kiedy nadal stałam w miejscu jak kołek, pogrążona w swoich myślach, które czasem chciałabym po prostu móc wyłączyć. Tak, dziękuję. Czym prędzej wyszłam z biura. Dopiero po zamknięciu za sobą drzwi zorientowałam się, jak bardzo trzęsły mi się ręce. Karl nie był wcale złym pracodawcą. Musiał wymagać od swoich pracowników, by klub dobrze prosperował. Rozumiałam to i jego napady złości, które czasem się zdarzały. Krzyczał wtedy na wszystkich bez konkretnego powodu, trochę jak kobieta, w te dni. Jednak nie przejmowaliśmy się tym. Miał dużo na głowie. Każdemu w końcu puściłyby nerwy na jego miejscu. Mimo tego dobrze nas traktował, często nagradzał, dorzucając do wynagrodzeń przysłowiowego dolara. Dbał o nas.